Witam ponownie ludziska, znowu gramy w Project Zomboid. Jak widzicie, sytuacja trochę wygląda inaczej niż to było ostatnio. Jest tak z takiego powodu, że po prostu moje ostatnie nagranie trwało chyba z 20 minut. Okazało się być nagraniem bez dźwięku, więc muszę po prostu zacząć trochę od miejsca innego niż skończyliśmy ostatnio. Ale powiem wam, co robiłem. Poprawiłem barykady tych drzwi i tego okna. Teraz ma ona 40 punktów życia. Do tego okna próbowały się zombiaki już dostać, musiałem je zabić. Spuściłem tutaj z wyższego okna linę, na wypadek gdyby zombiaki się przedarły jednak do naszej fortecy i ja bym musiał uciekać jakąś inną drogą. Również dwa razy byłem w magazynie koło stacji benzynowej pod więcej drewna, które całe schowałem w tych tutaj szafkach. I chyba straciłem część mojego ubrania, które przez przypadek przerobiłem na bandaże. I to właściwie tyle, ludziska, więc tak naprawdę wiele nie straciliście. Mam nadzieję, że już ten błąd się nie powtórzy. Aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, że wypadłem raz przez okno. To był też epicki fail. Zaraz sprawdzę, ile mamy uszkodzeń. Tak, mamy małe obrażenia. No ale, ludziska, w razie będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że już wszystko będzie z dźwiękiem. Jesteśmy w bólu, czy nie? Nie, jesteśmy znudzeni. Dobra, będziemy musieli coś przeczytać w takim razie. W każdym razie mam nadzieję, że już więcej problemów nie będzie. I że będziemy... Jesteśmy też bardzo głodni. Wow! Okej, muszę coś zjeść szybko, bo to się może źle skończyć. Pewnie dlatego nasza postać, jej się zdrowie pogorszyło. No cóż, co ja tutaj mam? Gdzieś tutaj na pewno mam jakieś rzeczy w puszkach, które bym mógł wykorzystać, na przykład tego tuńczyka w puszce. Zjemy. Dobra, tuńczyku w puszce. Proszę ciebie, ja chcę cię zjeść. No, więc ludziska, kontynuujemy nasze przygody w świecie zainfekowanym przez zombiaki. Mam nadzieję, że przeżyjemy jak najdłużej. Jesteśmy też głodni jeszcze i zaraz zemdlejemy, więc lepiej napijmy się trochę coli. Jesteśmy znudzeni, ale to nic, pójdziemy się położyć. Również chyba, jak nie nagrywałem, moja postać dwa razy zyskała nowy poziom doświadczenia. O ile się nie mylę, zainwestowałem w to w walkę wręcz i w bieganie. Więc teraz bliska jesteście na bieżąco i mam nadzieję, że mi wybaczycie ten błąd z mojej strony. Dobra, kontynuujemy. Schowamy latarkę, jest dzień. Powinniśmy coś zjeść znowu. Zobaczmy, co my mamy w lodówce. Na pewno coś tam trzymam użytecznego. Również trochę się bawiłem. Jak widzicie, tutaj leżą różne rzeczy. Zrobiłem porządek, pozbierałem rzeczy z podłogi i pokładałem je do tych szafek, żeby było łatwiej wszystko widoczne. Moim planem jest... właściwie to nie wiem. Forteca wydaje się dobrze broniona. Te okno zostałem bez barykady, ponieważ to jest jedyna droga wejścia tak naprawdę. W tej wersji gry chyba się nie da wchodzić po linie na górę. W sensie próbowałem to robić i niestety mi się nie udało. Więc musimy mieć takie wejście. Będziemy po prostu wchodzić oknem do tego, do tej naszej fortecy. Więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby gromadzenie jedzenia w puszkach. Musimy też znaleźć garnek, żebyśmy mogli zupę gotować. I to właściwie tyle, co teraz mamy w planach. Więc weźmy się do roboty. Chcemy przeżyć jak najdłużej w końcu, prawda? Jesteśmy dobrze najedzeni. Mamy kupę niepotrzebnych rzeczy w ekwipunku, które nam są niepotrzebne w każdym razie do tego, co zaraz będę robił. Ups, coś podniosłem, czego nie chciałem podnosić. Więc przenieśmy rzeczy na razie tutaj, które są mi niepotrzebne. Na przykład tą orężadę tam zostawię. Zostawię również tą kolę, jeszcze jedną orężadę. Zostawię tą orężadę też tam. Tą zupę w puszce, te dwie kole i orężadę. Nie, przepraszam, zupę w puszce. Aha. Dobra, drewno też zostawię. I otwieracz również, który się już tutaj nie mieści. Więc to przeniosę tutaj. Ok. Czy to wystarczy na razie?
Wydaje mi się, że tak. Może jeszcze tą piłę wyrzucę. Dobra, a jesteśmy znudzeni znowu. Więc sobie coś zjemy. Znaczy, przepraszam, zjemy, przeczytamy. Najlepiej... O, tu są moje zapiski. Oczywiście robiłem jeszcze różne inne rzeczy, o których nie warto wspominać, takie jak właśnie sporządzanie zapisków przez moją postać. Zużył mi się też mój key baseballowy niestety na walce z zębiakami, ale mamy na szczęście zapasowy. Nie jest źle. Dobra, kontynuując nasze plany, idziemy w poszukiwaniu konserw na zewnątrz i mam nadzieję, że je znajdziemy. Przeszukamy być może budynek banku. Chociaż w banku raczej konserw nie będzie, ale zobaczymy, co znajdziemy tutaj. Coś możemy tutaj znaleźć? Nie, okej. Wejdźmy do tych drzwi w takim razie. W tych biurkach coś jest? Nie, biurek też nie mogę otwierać. Okej, to miejsce jest w takim razie kompletnie pozbawione sensu dla nas, w każdym razie. Więc otworzymy te drzwi. O, jest tutaj zombiak. Chodź tu. Dwóch nawet. Uuu, oberwali. Tu zdrowo. Okej, oni już nie żyją. Ten miał prześcieradło, weźmiemy sobie je. I gwoździ więcej i więcej prześcieradło. I zapalniczkę też weźmiemy. Zresztą nie wiem po co. Najwyżej jak będziemy mieli koktajl Mołotowa, to wykorzystamy. Dobra, tam jest kolejny zombiak. Przywalmy mu w łeb. W ogóle ten teren powinniśmy wokół nas czyścić tak naprawdę. W końcu tutaj założyliśmy bazę naszą. Więc lepiej, żeby tutaj zombiaki się nie kręciły i żeby nas nie odkryły. Temu też przywalę. Uuu, aż się odbił od ściany, to było epickie. Dobra, weźmy do tego budynku, chociaż jestem prawie na 100% przekonany, że tutaj już byłem. Co my tutaj mamy? O, kij baseballowy dodatkowy, na pewno się nam przyda kiedyś, więc go zabiorę. Poszukuję garnka z zupy. Zapamiętam, że tutaj jest dużo żarcia, najwyżej wrócimy kiedyś tam. Zobaczymy, co jest w tej sypialni. Więcej papierosów. Na szczęście moja postać nie denerwuje się za bardzo, więc nie będę tego potrzebował. Weźmiemy też baterię. Stąd. Dobra, zobaczmy, co jest w łazience. Potrzebujemy leków przeciwbólowych. I są. Tabletki nasenne nie za bardzo mi są potrzebne, ale beta blockers jak najbardziej. Dobra. Ten teren mamy, obadamy. Wejdźmy na górę. I zobaczmy. Wow, to jest wielopiętrowy budynek. Świetnie. Nie, myślałem, że ma więcej piętr. Okej, tylko dwa ma. Więc nie jest źle. Być może to będzie nasza zapasowa forteca, chociaż tak naprawdę przydałoby się mieć drugą zapasową fortecę w jakimś innym miejscu. Zmienimy tą kamizelkę na sweter. W innym miejscu, w sensie może bardziej oddalonym. Tutaj też jest druga lodówka. Wow, to miejsce jest nawet lepsze od mojej fortecy oryginalnej. Trochę szkoda czasu na przenoszenie rzeczy tutaj, ale chyba tak zrobię. Co wy na to, ludziska? Zobaczcie, mamy tutaj wejście z... Mamy dwie lodówki dostępne bez problemu. Możemy po prostu schodzić schodami w górę i na dół. No, to by było dobre. Tutaj byśmy zabarykadowali te drzwi. Przez to okno byśmy wchodzili, wychodzili. Chyba tak zrobię. Zabiję tego zombiaka tylko. Zamknę te drzwi. I... Spróbujemy tak zrobić, ludziska. Spróbujemy tak zrobić. W tym budynku wielopiętrowym już byliśmy. Ups. Nie ugryź mnie, tylko błagam cię. Ale ich tu jest. Jezu. Moja postać już jest głodnawa. Chodź tu, chodź tu. Ginie. Wow, to chyba ugryzie. Nie, nie zdążą, na szczęście. My jesteśmy zmęczeni też. Okej, już przestańmy bawić się w baseball z tymi zombiakami może, chociaż jest to bardzo zabawne. Nie będę kłamał. Znowu zdobyliśmy umiejętność nową. Tutaj jest sklep. Wejdźmy do środka jeszcze. Ten zombiak tam sobie siedzi. Zobaczmy, co tutaj znajdę. Weźmy tą kanapkę, bo ona się nigdy nie zepsuje, więc możemy ją nosić ze sobą. Weźmy też zupę. Liczę na to, że znajdę wreszcie... O, właśnie. Garnek. To się nam bardzo przyda.
Cukier też wezmę. Na wypadek, gdybym chciał więcej herbaty robić. Tu jest chyba jeszcze więcej cukru. Chipsy są bardzo przydatne. Można je nosić ze sobą. I niewiele ważą. Muszę się pozbyć tego zombiaka tu. Dobra, jest, spadł. Moja postać jest głodna. Zjedzmy te chipsy, które podniosłem przed chwilą w takim razie. Albo nie. Zjedzmy sobie kanapkę z masłem orzechowym. Wniesiemy te chipsy wszystkie. Robi się ciemno. Dobra. Zostawimy to miejsce w spokoju na razie. Wrócimy do naszej pierwotnej fortecy, oryginalnej. Która jest chyba gdzieś w tą stronę. Mam nadzieję, że jej nie zapomniałem, gdzie ona jest. To byłaby epicka porażka. Gdzie jest moja forteca? Okej, tu jest sklep. Czyli moja forteca jest gdzieś tu. Ja dobrze pamiętam, jesteśmy zmęczeni. Musimy oszczędzać siły mojej postaci. Włączmy latarkę. Gdzie jest moja forteca? Bungo fail. Oh fuck. To nie to. Zaraz, jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem, że się zgubiłem? To jest pytanie za 100 punktów. Na które tylko ja znam odpowiedź ludziska, niestety. Tam w środku są zombiaki, czy mi się wydaje? Chyba nie. Okej. Nie mogę w to uwierzyć. No wejdźmy tutaj na razie. To też jest niezłe miejsce. Możemy tutaj się przespać na dole, w tej kanapce. Na tej kanapie. I przeznaczymy więcej punktów na udźwig naszej postaci. No okej. Ósma rano, więc nie musimy już latarki mieć. Schowamy ją do ekwipunku. I wyjdźmy stąd. Spróbujmy odnaleźć. Właściwie nie, przeszukajmy to miejsce najpierw. Skoro już tu jestem. Podniesiemy tuńczyka, chipsy. Tego tuńczyka też. Tam w lodówce nie było nic ciekawego tak naprawdę. Otwórzmy drzwi. Tutaj jest magazynów trochę i gazet, więc je podniesiemy. Moja postać to zechce zrobić. Niestety czasami gra nie za bardzo wyłapuje to, co robię kursorem. Jest to dosyć denerwujące. Okej. Zaraz, jak tu był sklep? Tutaj jest ten duży budynek mieszkalny. Jak ja mogłem zapomnieć, gdzie ja tą fortecę zbudowałem swoją? Nie, to jest straszne. Cóż, moja postać ma amnezję taką jak ja. Najwyraźniej. Tu jest ten budynek wielopiętrowy. Zombiak. Tu jest bank. Aha, tu jest moja forteca, okej. Fiu, już myślałem, że się zgubię. Wow, spróbowałem. Dobra. Wstałeś. Jest jeszcze jeden zombiak w środku. Zaraz do niego pójdę i go zarżnę. Wow, przestraszył mnie aż. Dobra, mamy go z głowy. Zamkniemy to okno. Więc to by była nasza druga forteca w takim razie. Tu jest nasza oryginalna. Dobra, wiecie co, ludziska? Zrobimy tak. Tu będzie nasza jedna forteca, a druga będzie po przeciwnej stronie. To będzie dobry pomysł. Spróbuję wejść po tej linii, żeby wam zademonstrować, że rzeczywiście się nie da tego zrobić. Może jak się da, ale ja nie wiem jak. Również nie działa niestety tworzenie barykad wolnostojących. Próbowałem je zrobić. Niestety nie działa ten tryb w tej wersji gry najwyraźniej. Nie wiem dlaczego. Będziemy musieli sobie radzić bez tego. Teraz mój kij baseballowy się zepsuje. Smutne. Ale to nic. Dobra, otworzymy okno. Zamkniemy je z powrotem. Zasłonimy zasłony również. Żeby nas nie wypatrzyli z zewnątrz. I przejdźmy do kuchni. Przejdźmy do kuchni, bo teraz zobaczmy, czy mam jakieś jedzenie, które się może zepsuć. Nie, nie mam. Dobra. Teraz mogę zrobić wreszcie użytek z tych zup, które tutaj od tak długiego czasu mam.
bo mam garnek. Więc zrobimy sobie zupkę. Potrzebujemy garnek do tego. Zupę oczywiście i otwieracz, który chyba zostawiłem w którejś z szafek. Tak czy nie? Tak. Tylko w której to jest pytanie? Straszny bałagan tutaj mam. Nie. 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 Ani w tej? W tej? Nie w tej? To cholera gdzie? Okej. Okay. Bungo, gdzie zostawiłeś swój otwieracz do puszek? Masz go w ekwipunku i robisz co mnie ze mnie, a ja, że go nie widzę, tak? Powinien gdzieś tu być. Chyba, że się zużył. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby otwieracz do puszek się zużywał. Najwyraźniej tak się stało, niestety. Cholera. Dobra, ale widziałem jakiś w hipermarkecie na zewnątrz. Jesteśmy głodni. To jest denerwujące. Dobra. Garnek schowam w tym miejscu. Na razie. Pewnie później zapomnę, gdzie go położyłem. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ten nóż tutaj dam, bo on mi nie będzie potrzebny na razie. Okej. Okay. Jesteśmy głodni. Muszę coś zjeść. Gdzieś tutaj podnosiłem chipsy. Są, jest ich dosyć dużo, więc trochę ich zjemy. Jesteśmy dobrze na jedzenie. Wyjdźmy na zewnątrz. Spróbujmy wrócić do tego hipermarketu. Nie gubiąc się przy okazji. On był gdzieś w tą stronę. Prawda? Chyba po tej... Nie, nie tutaj. Na górze też nie, raczej. Muszę zainwestować trochę więcej punktów w kondycję naszego bohatera. Jak widzicie, ulice nie są zbyt zapełnione zombiakami. Co jest dobrą wiadomością na razie. Może da nam to więcej szans na przeżycie w przyszłości. W ogóle każda z tych chatek wydaje się dobrą kryjówką. Może nie miejmy jakoś tak określonej bazy. Tu jest ten sklep. Nie pamiętam, czy w nim był otwieracz do puszek. Chyba nie. Chyba niestety nie w tym. Jest więcej gwoździ i kupę żarcia, okej. Bo praktycznie w każdym mieszkaniu możemy się schować. To był ten hipermarket. Otwórzmy okno i wejdźmy przez okno. Nie chce mi się iść do drzwi. Dobra. Czy ja tutaj znalazłem ten otwieracz? Najwyraźniej otwieracze się zużywają. Co wydaje mi się śmieszne, no ale okej. Okay. Jesteśmy znowu zmęczeni, więc powinniśmy się położyć. Jesteśmy dobrze najedzeni. Podniesiemy te zupy. Właściwie to wszystko niech będę podnosił stąd. Wszystko się nam przyda. Będę podnosił tak długo, aż moja postać będzie przeciążona. Później się zajmiemy posortowaniem tego w odpowiedni sposób. Pełno coli będziemy mieli. Okej, więcej zup. Podnosimy wszystko. Chlebek też. Chlebek też powiedziałem, okej. Chipsy. Okej, whisky. Chleb się chyba psuje niestety, na pewno, więc będziemy musieli go schować do lodówki, w której mamy mało miejsca. No cóż. Tu jest pełno alkoholu. Tego nie potrzebujemy. Dobra, wyłazimy przez okno i wracamy do naszej bazy. Która, o ile dobrze pamiętam... Wow, znowu się prawie zgubiłem. To by było genialne, nieprawdaż? Dobra, jesteśmy zmęczeni i jesteśmy dalej na jedzenie, więc nie musimy się tym martwić jeszcze. Wrócimy do naszej bazy, która dalej tutaj się znajduje. Jednak. I...
schowamy trochę żarcia do tych szafek. Przede wszystkim chipsy tutaj włożymy. Ich mamy duży zapas. Dobra, to jest pełne. Też próbowałem zrobić, jak nagrywałem wcześniej, próbowałem robić sam skrzynię z drewna. Wydaje mi się, że też niestety nie działa to w tej wersji gry. Nie wiem dlaczego. Jest to smutne, bo to by mi się bardzo przydało. Ale nic na to nie poradzę. Dobra. Tutaj już się nic nie zmieści więcej. Zastanawiam się, w którym pomieszczeniu zrobić składy naszego jedzenia w puszkach. Myślę, że tutaj będziemy rozstawać zupę na ziemi. Na razie. Więc troszeczkę tej zupy położymy. Gromadzimy zapasy, bo będziemy się tutaj próbowali utrzymać jak najdłużej w tym budynku. Ja postaram się jak najdłużej przeżyć. Wiem, że to nie będzie pewnie ciekawe jakoś do oglądania. Ale zobaczymy, jaki wynik uda się nam uzyskać. Być może przeżyjemy tydzień, dwa, może krócej, zobaczymy. Ups, zamiast odłożyć to podniosłem. Świetnie, Bungo. Dobra. No, zupy mamy zapasów na ładnych parę miesięcy. Nie wiem, czy jest sens się przejmować gromadzeniem większej ilości zapasów jedzenia. W tym momencie jesteśmy wykończeni, zaraz nasza postać zemdleje, więc szybko przeczytamy magazyn, żeby się nie nudzić i wrócimy na górę, żeby się położyć.